Wracaj proszę, bo nie chcę być bez ciebie tu. Chcę cię mieć przy sobie, w zdrowiu i w chorobie. Nie chcę czekać, jak najszybciej do mnie wróć. Najlepiej tu i teraz. Kiedy przyszedł czas pożegnania, spakowane walizki do auta, ona stoi smutna w pokoju, nieumyślny, miłosny szantaż. On chciałby być na łzy odporny, ale jest mu jej strasznie żal. Chciałby zostać, ale musi jechać. Niestety praca nie może czekać, ale ona boi się o wszystko. Przecież tyle się może wydarzyć. Niezbadane są koleje losu. Łzy spływają jej po twarzy, bo nigdy nie wiadomo, czy wróci. Różnie bywa, życie tego uczy. Z nadzieją w sercu ostatni pocałunek. Dni nadchodzą ponure. Wracaj proszę, bo nie chcę być bez ciebie tu. Chcę cię mieć przy sobie, w zdrowiu i w chorobie. Nie chcę czekać, jak najszybciej do mnie wróć. Najlepiej tu i teraz. Czarne scenariusze lubią się spełniać. Myśl pozytywnie, to nie działa jednak. Kiedy telefon zbyt długo milczy, wtedy zaczynasz się martwić o bliskich. Ona czeka w ciszy w tym domu, który już dawno stracił to ciepło. Smutek potęgują przygaszone światła. Z jego wyjazdem szczęście uciekło. Wiadomości nie dochodzą do niego. Cała w nerwach, nie wie co robić. Nawet już się na niego nie złości. Chce, by wrócił tylko cały i zdrowy. Wydzwania więc do znajomych, rodziny. Czy może mówił coś matce i bratu? Otwierają się drzwi do mieszkania, on z bukietem kwiatów. Wracaj proszę, bo nie chcę być bez ciebie tu. Chcę cię mieć przy sobie, w zdrowiu i w chorobie. Nie chcę czekać, jak najszybciej do mnie wróć. Najlepiej tu i teraz. Wracaj proszę, bo nie chcę być bez ciebie tu. Chcę cię mieć przy sobie, w zdrowiu i w chorobie. Nie chcę czekać, jak najszybciej do mnie wróć. Najlepiej tu i teraz.